Co ty w Czołem! ogóle, stary, co jakiś teleport zajmowałeś do innego średniowiecza? Oj. Jesteś Adam Mały po 7 roku w średniowieczu. Hejże, ja nie jestem że ze średniowiecza, tylko ze tych czasów, jednakowoż po szlacheckiemu się noszę. Może tak, no może i tak jest, aczkolwiek no, ja mijam amatorowi, aczkolwiek no, nie wpadło to w oko, bo nie znam się na średniowieczach i teraźniejszej modzie, ja to taki w ogóle lump pierdolony jestem. Czyli jak jest ze szlachty, to generalnie nie pracuje. Raczej, Szlachta nie pracuje widzisz, generalnie. powiem ja ciebie tak. Szkoła Szlachta pracuje uchodziła, i to ciężko, jednakowoż w pocie czoła swoich poddanych. ale się zagiął. Takoż ciebie Ale chciałem odpowiem. porozmawiać ze szlachcicem. Czekaj, trochę cicho cię słychać, jakby mam wrażenie, czy mi czy tutaj. A nie, chyba z dobrze, tylko muszę sobie podgłosić, wydaje mi się. Jakże, przeca mikrofon mam ja wyśmienity. To wybornie, milordzie. Opowiedz jakąś szlachecką historię ze swojego życia. Na przykład jak się ten, nie wiem, na przykład jak się zbiera z poddanych pieniądze? O, może taką historię pierwszą. No, dzisiaj, że z pańszczyzną jest trudniej, jednakowoż podatki, że są wyższe niżli za czasów mych szlachetnych przodków. Ale na służbie mam na tenże czas jednego pacholika, bo nie jestem, że na gospodarzu u siebie. Wiedźmina może kojarzy Geralta? Znaczy się tą grę, coś Nie no, to... prawdziwy Wiedźmin, Geralt. Chodzi Zresztą normalnie. nas czasami tutaj ten z pieskiem takim malutkim, nie wiesz, który tutaj chodzi sobie. Nie wiem, Taki aczkolwiek. wielki, taki wielki, taki wysoki jak Wiking wygląda, ale mówiłem, że to jest Wiedźmin Geralt. Malutki Hejże! jak pieskiem, gości z Dziękuję. nocy. A cóż, żem odkrył Tero? Co? Co się stało? Bo Milord? wy to jesteście jakowe streamery. Nie, tylko to jest akurat wydrukowane. Gówno jakieś. Hmm. Naprawdę, mówię, mi się interesuje mega YouTube'em, aczkolwiek jest ostatnio pierdolę. A Tak, słuchajcie, no. że wiela, że publiki was ogląda, bo mam, że co do przekazania. Nie wiem, ale jakieś dobre wieści masz do przekazania, czy że jakaś wojna No, będzie? cieszące. Ale Wielce. kogo, dotyczące ciebie, czy co? No, ale, no to dawaj, no mów, no. Więcej, że was. No to słucham. Bo Dobra, widzicie, słucham. że byłże taki gmiot, taki głupi paholik, jak magiczny Daniel. No był, istnieje dalej, nie jak to był, jest dalej. No, jednakowoż trafił on do lochu i nie masz odwrotu. Niestety, no jak, A no niestety, no. słyszeliście, że? Tak, O tym? słyszeliśmy o tym, tak wszyscy No. mówią o tym, że to wiesz, no każdy artykuł, każda po prostu, wiesz, no. Bo widzicie, Tak się robi że. po trapecku, a nie na przykład po hip-hopowemu. Bo widzicie, O. że jegomoście, jażem się zjawił tutaj na tymże komunikatorze, aby takową hołotę w pień wybić. No chłopak to tak, w takim dobrym określeniu tego słowa, czy raczej takim złym? No, takiego Daniela, że magicznego, bo widzicie, że to jest taki dureń, że wielce mnie irytował, iż. Jak może on przyuczać młodzież, że polską? Tak wtedy myślone miała, co z takim chamem, jaki on uczynić? A co sądzisz o szlachetnej milordzicy, niejakiej Gosi, pani Gosi Menelicy? A, Opowiedz te, historię, z nią tej pytam. jego matki nikczemnej, co to go zrodziła? Dobrze mówię? No. A słuchajcie, że. Tenże kmiot i ta jego matka nikczemna, plugawa. Tfu! Jeszcze Jaca jest. No. Jaca jest plugawy. Jaca myślę, że spokojnie prezydentem mógłby zostać urzędniczej. A, to jarzem słyszą, iż to nie jest nawet jego ojciec. No nie jest, no nie jest. To... Urodziwszy się z innego zyndla. No. I widzicie, że ciężko, że było tego chama podejść. Jednakowoż jak była, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to ten dureń samże o swą nogę się wywrócił. Sam Sadzili, sobie że piekło go. do dupy wsadził, można powiedzieć, to tak i to tak głęboko, że po prostu No. aż się taka dziura zrobiła, o taka. A Tak, to jażem jest dziura. wykorzystał sytuację i no trochę nie to, że ja sam, jednakowoż przez trochę takowe znajomości, że wśród towarzystwa. Żem przybliżył się do tego, aby miałże sądowy zakaz ukazywania swej
parszywej gęby. Nie, masz tak parszywą gębę góral może, on jest taki, no. Ale to jego słownictwo, to zachowania, no wiesz, no to jest, całe, okay, to plugawe, jest to jest plugawe. Jest wolnym internetem, szlachecznej momości, powiedz nie. Ale taką chłotę, że nie może to być. I Daniel, że magiczny hołota jedna zniknął, a ja żem się pojawił. O, widziałeś? Tak. Będą patostreamy? Masz zamiar go przebić? Co ty masz? Patostreamy? Nie wiem, no bo mówi, że tu jesteś za jego miejsce. No, ale ja żem tu kulturę zamierzam wprowadzić. No myślisz, że tak po kulturze będą cię ludzie oglądać? No to jak zastępstwo, to musi być wywołanie duchów, musi być jakie, jakaś że medyta, jakie, jakieże zastępstwo? To jest, że, bo widzicie, że ja żem wcześniej trochę lubię tutaj na tenże komunikator wejść, trochę pokonwersować. Insze takowe, a... Przepraszam, że ci przerwę. Aha. Tak zapytam, ale co sądzisz o mościach, ustach pokazujących tu swoje sztangi, bo to takie troszkę jest, powiedziałbym, niesmaczne i tak się zastanawiam, bo po co to ktoś robi, no. A, hejże, jegomoście, chodzi wam o sodomitów? Co to czynią bezecności same ze sobą? Przyjemnych panów, co machają śmigą przed kamerką w momencie, kiedy tu nawet mogą dzieci być. Sodomici! Ale panowie jak my, myślę, to jest trochę dziwne. Na tych sodomitów to ja pluję, bo oni są kolcem w oku Bożym. Dlaczego? Dlaczego? Ale myślisz, że nie warto dać im, nie wiem, drugiej szans na przykład? Jakbym takowego napotkał, że to bym mu kazał dać razów 30 na plecy i tyle. Czemu? Ale są takie... chciał sobie no wywieźć, no. A to jest, no, zdarza się. Niego to ma do tego pełne prawo tak sztangę sobie wyciągnąć. Słuchaj, no, że to jest, że obrzydliwe. No niby tak, ale zauważysz na przykład taka sytuacja, jak znajdziesz terrorystą koniczynę, to one generalnie mówią, że przynosi szczęście. To no one generalnie jest tak, że spotkasz cztery penisy w ciągu 2 godzin, to też ci jakieś szczęście przynosi. Także jest też tutaj na przykład taka... Nie, to się nie zgadza. Tak jest. Takie sztangi drobne, nie jakieś takie włochate, ale... Czterech, że sodomitów działa obrzydzająco i mnie się chce zwymiotować zaro. No poniekąd tak, ale no, jak wyrywasz terroryzm okoniczyny, to też może być na przykład jakiś kawałek balasa i poniekąd jest to też takie niehigieniczne, ale no takie sztangi, no nie dotykasz tej sztangi, bo wiesz, no... Na Boga! Jak taką kończynę wyrwiesz, naprawdę. O czymże mówi? O sztangach. Ciężki to temat. No dla niektórych ciężki, dla niektórych taki delikatny bym powiedział. Hmm. Ja mam dla mnie zawsze ciężki temat, u niego troszkę taki wiesz, no taki waga lekka bym powiedział, że ja bym prosił. Słuchajcie, to jest taki święty, jakby sam swoje sztangi nie gromolił. No dla Boga, o czymże mówicie? To jest podejrzane, no. A jak żebym, no, znaczy, et interim Ars Amandi mamia zaznajomione oczywiście, jednakowoż... A, bo wy po łacinie nie umiecie mówić. A, nic to. Nie miałem okazji. Wyjątkowo, ale na nasz błąd. No. Jesteśmy niepiśmienni, bardzo mi przykro. Ale nic to. Ale co żem chciał jeszcze rzec? Jakowym takiego sodomitę lub inszą hołotę, że napotkał, mam ja 2 przyrządy, że dla nich. Jeden, że to jest, że nahaj. No matko, przenajświętsza. No. Taki kolor na tych, którzy z nimi robi. Sadomacho, taki nie. Sadomacho, taki 50 twarzy gry. Zegnem i dam przez łeb, bo to jest, że skórą oprawione i uwierzcie mi, nawet jakbym pacholika przyprowadził, co to mu... ...drabić, to myślę, że był fajny MMA4. No. Ale wielce to boli. Albo i z nóżki. Naprawdę nie wiem. To jest, że utwardzone niezwykle. Mógłbym ja i kijem oćwiczyć, o. Takowego. To jest zawalenie sztangi, dostajesz sztangą. No powiedz mi, popijasz jakieś trunki? A jakże? Miody pitne lubię. Ja mam takie teraźniejsze te trunki. Takie piwko. Ukaż, że... Słucham? Ukaż, że to piwsko. Heineken, no. Dla Boga. Heineken to chyba jedno z moich ulubionych. Tak jak nie lubię piw, tak Heinekena... Słuchajże, toż to są piwne pomyje. Uwierz, że mnie, to takowe sklepowe. Szlachcicu drogi, aczkolwiek dobre. Niby mam tutaj chipsy i też są jakieś tak chemiczne. Dla Boga, cóż ty... Trochę rozsypałem, słucham. Cóż to za dziwactwo. Zaschnięte bobki, jaszczurki. Bardzo dobra. A nie lepiej ciebie mięsa pojeść? Lepiej tak, ale no
co mam, mięso 24 na dobę, jeszcze posiłem? A. Co popijasz? Mioda pitnego. Trojniaka. O kurwa, dobra. Jak ci na imię, bo się nie przedstawiłem Wiedźminia? Widzisz, że nie zdradzam ja swego imienia, ale no, mogę wam, że... Słuchajcie, że we całym towarzystwie i wśród moich popleczników mawiają na mnie Sobiepan. Czego? Sobiepa? Bo jestem sobie panem. Nie masz nikogo nade mną. I nie musisz mieć, no. Dlaczego to jest? Czy może na przykład jakbyśmy w sumie może jakieś, nie wiem, takie starożytne imię. Jeszcze raz powtórz swoje imię? To jest, że przydomek mnie nadany, co prawda po przodku, bożem z tej samej linii. Ale sobie pan. Ale to jak się tak naprawdę przedstawiasz z laską na jakiejś randce albo gdziekolwiek, no to ja w jakiś sposób, no tak mówisz, no? Albo jak pochodzisz do klubu, bo myślą, że nie masz 18 lat. No dla Boga, sobie... ja nie chodzę do żadnych klubów, jednakowoż na ucztach, że spędzam takowy czas. O, tam jakieś szlacheckie radio włączone. Ale widzę delikatny uśmieszek. Ktoś tu z roli wypada, zobacz. Nie, patrzę, kto że mnie subskrypcyję ustawił. Patrzyłem ja, kto że mnie subskrypcyję ustawił, jednakowoż nazewnictwo jego było tak długie, iż rzeknę mu tylko czołem. Powiedz mi, co sądzisz o jakim youtuberze, może Król Świry, taki najpopularniejszy, jeśli śledzisz YouTube'a, to myślę, że jeżeli nie śledzisz, to myślę, że słyszałeś coś o tym jego szlachcicu. No widzicie, że... Szlachecki tam sprzęt podłączony. A jakże? Co, że o nim, że twierdzę? No, jakby mnie tak się odzywał we cztery oczy, to kijem bym go kazał oćwiczyć. Tyle. A Król Świr? Dlaczego? Ale w ogóle wszystkim byś kijem napierdalał. Co to ma? Po prostu agresja. O, następny, że. Co tam, ale co ty robisz w ogóle? Bo mnie subskrypcyjów, że przychodzi. To wy macie jakowy kanał, jesteście, że streamery. Zrobię giveaway'a na ten kapelusz. Dobra rzecz. Ha? Zrobię giveaway'a na ten kapelusz. Jakowy... Cóż, czymże to jest? O czym... To jest konkurs dla widzów generalnie, że losuję wśród widzów, którzy na przykład napiszą komentarz, któremu dasz taki kapelusz. Chyba upolujesz sobie spokojnie jakiegoś drugiego wilka. Upierdolisz na filmie, że sobie. No, jegomość, który mnie uczynił tomże czapę, zwaną szlacheckim kołpakiem, musiałże ubić wilka. Dla Boga, cóże się dzieje? Ale nie mówimy tutaj o wilku, o tym raperze, tylko on taki... wilku spoko raper akurat, jego zdarzy. Niego nie trzeba upierdalać. No, ja akurat tegoż gatunka muzycznego nie słucham, bo dla mnie to jest... Ciężko to nawet muzyką nazwać. A poza tym, powiem ja wam tak czysto prywatnie, jak do grzecznych kawalerów, iż uważam ja, iż tenże rap, hip-hop, dla Boga ileż, wszedłże do tak zwanego mainstreamu i stałże się popem, a co za tym idzie, stracił to, co najważniejsze w tym gatunku, to jest szczerość i prawdziwość. No, znajdziesz i takich, no, zawsze się znajdą dobrzy i lepsi, co nie? No widzisz... Dla tych na przykład za 20 lat, to dzisiejsze kawałki będą taką na przykład klasyką. Być może masz, że rację, jednakowoż stałą klasyką we wszystkich dla Boga, ile że was. Jednakowoż we wszystkich dałbyś link do kanału swojego w sumie. Jeżeli wielce, że... Chcesz? Wysyłam ja. Weź no, rzuć na czat, niech sobie wbijają do niego. Rozumiem. Jakie to rozkminie teraz, dziecko drogie. No, a słuchajcie, że znacie, że takowe klasyczne zespoły jako Black Sabbath i insze. Zena... No, koszulkę Black Sabbath, ale kupiłem od mojego brata tylko i wyłącznie tak, że fajnie wyglądała, a nikt nie wiedział, co to Black no i widzicie, oni zaczęli nagrywać... Jeszcze tak powracają do tej muzyki. Aha. Są dobrzy wykonawcy i są źli wykonawcy. I na tyle można tą rozmowę zakończyć. Tak samo jak w każdych innych gatunkach. Tak, jest, że w tym racja. Jednakowoż nie chcę się zagłębiać we
mowę o hip-hopie, bo widzisz, że ja żem się wychowywał nie w tenże warunkach, nie rozumiem ja tej muzyki, jeżeli tak to można nazwać. No jest, mówię, tysiąc rodzajów rapu, to nie, że jest rap i sobie tam rapują o złych rzeczach pod blokiem. Ja mogłem się tam tak, że jakby to nazwać, że wam ogólnie, że o tym wypowiedzieć. Jednakowoż szczegółowo się na tym nie znam. Nie da się szczegółowo, to tak jak w każdej rodzaju muzyki, no. Czołem, że wszystkim ludziom, które mnie subskrypcje ostawiają. Możecie mu zostawić subskrypcję. Zobaczmy koleczka. Także generalnie my szukamy foczek, więc ja znikam, może się spotkamy. Wielce miło mnie się z wami, jegomoście, rozmawiało. A jakże się wasz kanał zwie? Ty nie napisali na czacie? Nie zaglądam ja na czat, jak rozmawiam z jegomościami jakowymi. Borbob. Ostawię ja wam szlachecką subskrypcję. Musi być. Dobra. Trzymaj się, myślę, że się spotkamy jeszcze. Tak. Dla Boga, ileż. Tak wtedy bywajcie, że w zdrowiu. I dziękuję. Czołem. Wzajemnie, bywaj zdrów. Dla Boga, ależ subskrypcji, nie może to być. Piszę ja. Aha. O, ostawiam ja im... O, dla Boga, ale subskrypcji mają, że dużo. A. Napiszę jeszcze. O, dla Boga. Ale że widzów, żem miał. Widzieliście, że? Jeszcze nigdym tyle nie miał. Pozdrawiam, że wszystkich jegomości, cóż to przybyli. Widzisz, dla Boga, czołem, że wszystkim. Widzicie, że... Jegomość Robert Kot, o Danielu, żem się jeszcze wypowiem. Zdradziłem, że się jawam za tego. Dlatego, żem się pojawił na YouTube, że polskim. A następnie, że... ten kmiot magiczny, że Daniel, miał, że prace społeczne, jednakowoż przez to, iż ze nogą miał... Czołem, że coraz to nowym, że subskrybentom, o. Oczywiście. Pozdrawiam, że... miał, że prace społeczne, jednakowoż nie mógł ich odrabiać, również ze względów zdrowotnych. I sąd nie uwzględnił, że tego. Mimo iż na rozprawie ten pachoł, ta hołota pojawiła się o lasce i nie na 68 dni, a na 83. I tyle, że będzie siedział. I gęby swej plugawej nie będzie mógł on ukazywać w internecie.